Witam w Opławc i zapraszam na pierwszą dziesiątkę naszego banana po sesji 11 lutego 2022 roku. Abonentów grupy premium witam w sobotni poranek 12 lutego, natomiast pozostałych widzów witam po zakończeniu sesji poniedziałkowej 14 lutego, bo wówczas ten film stanie się publiczny. Przez sobotę, niedzielę i przez cały poniedziałek do godziny 17 z minutami jest on tylko przeznaczony dla abonentów grupy premium, którzy mają pierwszeństwo, aby go właśnie obejrzeć. A oto widzicie plan, które spółki omówię podczas dzisiejszego spotkania. Pierwsza dziesiątka naszego banana obejmie takie spółki z WIG-u 20. Bank PKO, Bank PKO BP oraz KGHM. Następnie dwie spółki z WIG-u 40, Alio i Kruk. Później dwie spółki z WIG-u 80, ML System i Autopartner. I następnie trzy spółki z rynku New Connect, Act 5Tech, Carlson i Nobs. I przyjrzymy się jeszcze na koniec spółkom, które wskazywałem w poprzednich filmach jako spółki dnia, czyli Cognor, Yolo i PCF Group. Cognor nie był w tym tygodniu, był poprzednim, ale cały czas i ta cena jest w grze. Pokażę Wam możliwe dalsze scenariusze, co się tutaj może wydarzyć. Oczywiście na początku zapraszam na moją stronę upwers.pl.biz. Tylko do poniedziałku właśnie, do północy, czyli wszyscy, którzy oglądają ten film dopiero w poniedziałek po zakończeniu sesji, macie już naprawdę mało czasu, żeby skorzystać z promocji walentynkowej, która trwa jeszcze do północy z poniedziałku na wtorek. Z promocji walentynkowej możecie wykupić, przypominam oczywiście, bo już mówiłem o tym wielokrotnie, dwa abonamenty na pół roku ze zniżką 70 zł. Taki abonament zamiast 269 zł kosztuje 199 zł oraz abonament roczny ze zniżką aż 100 zł zamiast 499 zł teraz 399 zł. Pamiętajcie, standardowy abonament za jeden miesiąc wynosi 49 zł, a przy kupnie w tej promocji abonament ten wynosi już w okolicach 33,20 zł. Promocja przeznaczona jest zarówno dla obecnych, jak i dla nowych abonentów grupy premium. Także gorąco zapraszam na upwers.pl.biz. Zapraszam również do grupy premium na Facebook oraz na Messenger. A teraz już przechodzę do analiz spółek z naszego planu, czyli na początek spółki z WIG-u 20, PKO SA, PKO BP i KGHM. Zobaczcie, tutaj macie obroty, to jest Biznes Radar, macie obroty za piątek, tutaj przedostatnia ta kolumna i widzicie, że PKO miał obrót 194 miliony, Bank PKO BP 105 milionów 800 tysięcy, KGHM 102 miliony 280 tysięcy, pozostałe spółki już Allegro, Dino Polska poniżej 100 tysięcy. Dlatego już przechodzimy do wykresów. Pierwszy na tapetę idzie Bank PKO, jednak zanim rozpocznę jego omawianie, przypominam, że wszelkie analizy, które dla Was prowadzę, to są moje osobiste opinie. Nie jest to w żaden sposób rekomendacje w myśl prawa giełdowego ani maklerskiego. No i już patrzymy na Bank PKO. Jak widzimy, cały czas tutaj trwa kanał wzrostowy, w którym porusza się cena. Wsparcie lokalne w tym kanale mieliśmy na wysokości 133,50 zł, którym była EMA 21. Teraz, jak widać, wsparcie to zostaje już naruszone. Cena jest 35 groszy poniżej tego wsparcia, jest na 133,15, co może oznaczać, że teraz wkracza tutaj podaż. Na kolejnych sesjach będzie można spodziewać się dalszych spadków, nawet w kierunku dolnego ograniczenia tego kanału na 123,30 zł.
to jest cały czas strefa popytu. To jest cały czas trend wzrostowy, także spadek do tego miejsca oznacza ponownie dobrą sytuację do dokupienia walorów tej spółki. Dopiero wybicie dołem z tego kanału będzie tutaj bardzo negatywne. A skoro kanał wzrostowy, cały czas celem dla popytu jest jego górne ograniczenie ze 158,90 zł. Jednak właśnie uwaga na podaż, duży wolumen sesji podażowej z piątku, spadek 2,24%, co może oznaczać, że tutaj następuje właśnie teraz większa korekta do dolnego ograniczenia kanału. Kolejna spółka, PKO BP. I tutaj również mamy cenę w kanale wzrostowym. Coś takiego, tutaj mieliśmy małe wybicie tego kanału, jego naruszenie, ale kurs porusza się ciągle w tym kanale. I tutaj praktycznie analogiczna sytuacja jak PKO SA, również mamy naruszoną EMA21, która była tutaj dosyć istotnym wsparciem. Z tym, że tu kurs może znaleźć wsparcie jeszcze na wysokości tych szczytów, czyli będą to okolice 45,70, 45,90. Jeśli te szczyty również zostaną pokonane, wówczas możliwy jest spadek do dolnego ograniczenia kanału, które tutaj mamy na wysokości 44,70 zł. W przypadku odbicia pierwszym celem dla byków będzie ten poziom 52,64. Po drodze oczywiście będzie konieczne przebicie tego lokalnego szczytu na 50,40. Tutaj jedna mała uwaga, że tu może tworzyć nam się coś na wzór podwójnego szczytu. Jeden szczyt i tutaj drugi szczyt. Jeśli by ta formacja miała wchodzić w grę, to grozi nam niestety wyłamanie dołem z tego kanału wzrostowego. Wówczas spadki mogą być naprawdę bardzo silne, bo nawet nie może zatrzymać ich EMA 200. Pierwszym celem dla podaży będą okolice 40,70 zł. To taki będzie pierwszy wymiar kary w przypadku wyłamania dołem kanału wzrostowego. A kolejny cel to nawet okolice 33 zł. Póki co szukamy obrony na dolnym ograniczeniu tego kanału wzrostowego. Kolejna spółka, trzecia z rynku WIG20. No a tu widzimy, że na czwartkowej sesji 10 lutego mamy wybicie górą z tego kanału spadkowego, w którym kurs przebywał już od bardzo długiego czasu, bo tak naprawdę już tutaj od szczytów na początku maja 2021 roku. Jeszcze co niektórzy mogą pociągnąć sobie w ten sposób kanał, ale on wtedy nie trzyma kupy tutaj z tymi poprzednimi dwoma szczytami. Dlatego ja go zrobię w ten sposób. Tutaj było naruszenie tego kanału, ale co istotniejsze, na sesji piątkowej, jeśli to by traktować, że jest, mamy znowu naruszenie, na sesji piątkowej cena wróciła, przetestowała od góry ten kanał spadkowy, przetestowała od góry jego główne właśnie ograniczenie, przetestowała również EMA21 i mocno odbija na północ. Co oznacza, że KGHM wraca zapewne do trendu wzrostowego. Jednak aby się cieszyć, konieczne będzie tutaj jeszcze pokonanie średniej EMA200, która jest obecnie w okolicach 159 zł. Jej przebicie pozwoli na dalsze wzrosty w kierunku stop praktycznie 70 zł. No i dalej już cel to ta strefa podaży, która jest między 192 a 193,50 zł. Pozytywna dywergencja na wskaźnikach, również na nich sygnały kupna, a więc tutaj można się spodziewać dalszych wzrostów na KGHM-ie. I to były spółki z WIG-u 20.
Następne dwie spółki to jest WIG40, czyli Alior i Kruk. Już patrzymy WIG40 po piątkowej sesji, tylko według obrotu, bo tutaj to ucieka. Biznes Radar na Facebooku, to sobie darujemy na razie. I zobaczcie, Alior miał na piątkowej sesji 14 milionów 800 tysięcy obrotu, Kruk 10 milionów 260 tysięcy obrotu. Reszta spółek już poniżej 10 milionów. A więc przechodzimy już do analizy Alior Banku. Dzisiaj bankowo zaczynamy, jak widzicie, to nasze spotkanie, bo już trzeci bank. No i tutaj można porysować coś takiego. Mamy linię trendu spadkowego, to ta czarna na wykresie. Ale tak naprawdę to kurs pozostaje cały czas w takiej dosyć szerokiej konsolidacji, którą mamy tutaj po wybiciu dołem z kanału. Nawet aż w ten sposób można ją dociągnąć do ostatniego szczytu. Po wybiciu dołem z tego kanału wzrostowego, tego długiego kanału wzrostowego, który swój początek miał jeszcze w październiku 2020 roku, gdzie wówczas można było kupić Alior Bank nawet w okolicach 11 zł, teraz 57 zł. Uwaga! Alior Bank jest w konsolidacji. Konsolidacje takie mają zazwyczaj to do siebie, bo tutaj nie widać wielkiego ataku podaży, nie ma co ukrywać. Mają to do siebie, że to są po prostu zbieranie sił przed kolejnym ruchem, który często, gęsto, w przeważającej większości bywa zgodne z trwającym trendem. A więc ja tu uważam, że po prostu po tym przestoju byki teraz nabiorą siły ponownie. Trwa akumulacja teraz tego waloru przez popyt. Byki nabierają siły i czeka nas docelowo wybicie górą z niego. Jednak jeszcze teraz, na piątkowej sesji, tutaj również kurs przebija dołem EMA21, co oznacza, że możemy po raz kolejny wjechać w stronę dolnego ograniczenia tej konsoli na 51,24 zł lub nawet w stronę wsparcia na 48 zł, gdzie już nadciąga EMA200. Dopóki cena jest powyżej tej EMA200, powyżej 48 zł, cały czas tutaj jesteśmy w trendzie wzrostowym. Dopiero wyłamanie tego poziomu zmieni tutaj moje całkowite nastawienie i wówczas kurs będzie wkraczał w strefę podaży, będzie zmieniał się tu trend na spadkowy. Obecnie cały czas pozostajemy w trendzie wzrostowym. Także według mnie wracamy na dolne ograniczenie konsoli i kolejny atak na północ. A do wzrostu wrócimy po przełamaniu tych wszystkich oporów, które tutaj są widoczne, czyli ta niebieska linia na 59,50. Następnie górne ograniczenie konsolidacji, no i opór na 64 zł. Wówczas jedziemy dalej w okolice 70-80 zł. Na wskaźnikach również mamy sygnały kupna. I kruk, tak, z tego co pamiętam. I kruk cały czas po wybiciu też dołem z tego szerokiego, dosyć szerokiego i długiego przede wszystkim kanału wzrostowego. Zobaczcie, on tutaj się rozpoczął naprawdę bardzo wcześnie. Cena poruszała się tu z okolic 75 zł. Pamiętam, że miałem go kupiony za 75 zł i sprzedałem go tutaj na tym szczycie, bo myślałem, że to już jest koniec wszystkiego i potem cena zawróci znowu tu w okolicy 80 zł, gdzie chciałem go dokupić. Niestety kurs już pojechał sobie dalej na północ, niestety beze mnie. A więc cena w dalszym ciągu jest w kanale wzrostowym. Jednak tu mieliśmy wybicie z niego dołem. Teraz trwa korekta spadkowa, która, uwaga, jak widać, w czwartek, w środę i czwartek dotarła do EMA200 na wysokości równo 300 zł. Okrągłego poziomu 300 zł. Jest to jednocześnie psychologiczny poziom. I w piątek widzimy już odbicie od tego poziomu. 312 zł zamknięcie piątkowej sesji.
cena zamyka się w coraz ciaśniej między EMA21 a EMA200. EMA21 tutaj dosyć skutecznie spycha ten kurs na południe już dłuższy czas i jej wybicie pozwoli na wzrosty ponownie do 348 zł, a wybicie górą tej formacji flagi zniżkującej, bo tak na to wygląda, że ten kanał tak to wygląda, będzie oznaczało powrót do trendu wzrostowego ponownie z celami w okolicach 400 zł. Wskaźniki bardzo nisko, powinny już za chwilę zawracać na północ i dawać ponownie sygnały kupna. A więc kruk wygląda mocno prowzrostowo. Cel to 400 zł jak dla mnie. I kolejne spółki, przechodzimy do SWIG-u 80, ML System, Auto Partner. Już patrzymy, jakie one miały obroty. SWIG 80 mamy tutaj według obrotu. ML System 5 milionów 80 tysięcy obrotu, Auto Partner 3 miliony 800 tysięcy obrotu. Reszta spółek 3 miliony 200 jeszcze WRG, Bogdanka już poniżej 3 milionów. A więc wracamy na wykresy. ML System. I ML System, zobaczcie, wczoraj na piątkowej sesji, znaczy wczoraj dla grupy premium to teraz mówię, a na piątkowej sesji, jak widzicie, bardzo mocne odbicie, prawie 20% wzrosty, mocne sygnały kupna na wskaźnikach. Powiem wam, że osobiście liczyłem na jeszcze troszeczkę niższe poziomy na tej spółce, bo liczyłem, że cena wróci tutaj ponownie w okolice tych dwóch dołków, czyli przynajmniej w okolice 60 zł. A jak widać, podwójne dołki uklepały się już tutaj nieco wcześniej. Już tu okolice tych 68-70 zł okazało się silnym wsparciem i cena teraz mocno, naprawdę mocno jedzie na północ. Duży wolumen wskazuje po prostu dodatkowo na siłę popytu na wczorajszej sesji. Przebite dolne ograniczenie wybitego wcześniej kanału spadkowego. Wybita ponownie EMA21, a to tylko oznacza, że wracamy w okolice tutaj 98-100 zł. To mogę skasować, bo to jeszcze ze starych analiz jest. 98-100 zł, wracamy do tej linii trendu spadkowego. Jeśli popyt nie będzie słabnął, możliwe jest wybicie jej, tej linii, a następnym celem będą już 110 zł. Wsparcie teraz możemy wyznaczyć tak naprawdę na połowie tej świecy wybiciowej, ale ja myślę, że tu nawet nie ma sensu je rysować, ponieważ wsparcie kształtuje się samo, to jest 75,60 zł, 76 nawet, czyli to są okolice EMA21, ale co ważniejsze, to ten szczyt, on dokładnie jest na 77 zł, zapamiętajcie, 77 zł. Ten szczyt tutaj, lokalny szczyt 2 lutego, może okazać się dosyć istotnym wsparciem na ML System. Cena zawróci w te miejsce i ponownie powinna ruszyć już na północ, kontynuując trend wzrostowy. Wówczas to, jak to mówię, będzie potwierdzone wybicie. Bardzo ładnie to wygląda po piątkowej sesji. I Auto Partner. Również tutaj mamy cały czas trend wzrostowy. Tu troszeczkę mam na tym wykresie dużo różnych rzeczy. Przedłużę może w ten sposób. To jest zniesienie FIBO, mierzenie zewnętrzne Fibonacciego. Po wybiciu z tej konsolidacji, tutaj główne ograniczenie tej konsolidacji to były te poziomy. Widzimy, że te poziomy zostały przetestowane od góry 4 lutego, no i rozpoczyna się tak naprawdę kolejna fala wzrostowa na Auto Partner. Pierwszym celem 23,6 to jest wsparcie tak naprawdę mało znaczące. Szczerze to można nawet te wsparcie 23,6 to mogę je z wykresu posunąć, bo ono praktycznie mało kiedy działa, prawie w ogóle nie działa.
Ale pierwszym celem dla popytu 18,50, czyli 38,2 mierzenia zewnętrznego FIBO. Kolejny cel, już znacznie mocniejszy, 19,75 FIBO. I do tych poziomów teraz powinien zmierzać kurs AutoPartner. Wsparcie mamy tu na tych lokalnych szczytach, czyli okolice 16 zł, no i niżej EMA21 na 15,70 zł. Jeśli cena zawróci na EMA21, uważam, że będzie to dobra okazja do tego, aby dokupić akcje tej spółki. Według mnie rozpoczyna tu się po prostu nowy trend wzrostowy, nowa fala wzrostowa. Wskaźniki, jak widzicie, zawracają na północ. Tutaj już mamy również na nich sygnały kupna. Wczorajszy wolumen tej wczorajszej świecy wybiciowej wskazuje na to, że teraz możemy podążać dalej właśnie w kierunku północnym. To były spółki z WIG-u 80, SWIG-u. Teraz trzy spółki z rynku New Connect. I już jedziemy ponownie tutaj na Biznes Radar. Nie to, że ja go reklamuję, ale po prostu jest to dosyć dobra strona, która pozwala na dużo rzeczy sobie różnych sprawdzić. I trzy spółeczki: Eko 5Tech, Carlson, NUPS. Eko 5Tech też Wam mówiłem, że go zbieram, znaczy mówiłem, pisałem abonentom Pupy Premium, że go zbieram przy 1,70, przy 1,80, faktycznie go zbierałem, ale moją wadą jest niestety brak cierpliwości i sprzedałem go już przy 2,40, a on sobie dalej idzie na północ. No cóż, tak to bywa. Ekotech, piątek obrót 3,5 miliona, Carlson 2 miliony 100, NUPS 770 tysięcy, pozostałe spółki już poniżej 700 tysięcy. Dlatego już patrzymy, co się dzieje na tych spółkach. Wracamy do wykresów. Eko 5Tech. Tu mamy wykres godzinowy, przepraszam, dzienny, ale jest to bardzo krótka historia tej spółki, dlatego tu ja mało kiedy to, rzadko kiedy to robię, ale posłużymy się wykresem godzinowym. No i zobaczcie, jaki nam tutaj na wykresie godzinowym zaczyna kształtować się bardzo ładny spodek. Tak? Ładny spodek. Jeszcze bym tutaj znalazł, gdzie to się pędzel, marker. Patrzcie. Jaki ładny spodek nam tu się zaczyna rysować. Opór w tym spodku to jest właśnie ten poziom. 3,38. I uważam, że właśnie w tamte okolice cena dotrze i z tego miejsca ponownie, uwaga, ponownie możemy zawracać na południe. W stronę właśnie wsparcia, na którym teraz znajduje się kurs, czyli okolice 2,92 i do EMY 200. I z tego miejsca, po tej korekcie, ponownie może nastąpić realizacja formacji spotka. Realizacja formacji spotka. Od 1,67 do 3,30 mamy prawie złoty 60, znaczy ponad nawet złoty 60, złoty 70. I tu znowu bierzemy kolejne złoty 70, czyli od 3,30. Czyli później celem dla podaży to już będą okolice 5 zł. Uważam, że potrzebne tu jest wychłodzenie wskaźników. Zobaczcie, jak wszystko jest wysoko. Przypominam, że to jest wykres godzinowy, niedzienny, także też tu ma inne to przełożenie. Ale tutaj wychłodzenie wskaźników. Teraz może potrwać konsola. Cieniem dotykamy tutaj 3,38. Pamiętajcie, że grosz 2 to nie apteka, tutaj może się troszeczkę to inaczej wszystko przełożyć. I dalej jedziemy po prostu już na północ. Kolejna spółka z New Connectu. Carlson jest tutaj.
Mamy wykres godzinowy, Carlson omawiamy już na dziennym, w momencie, bo to się wszystko rozjechało, już jest ok. Ken Carlsonie cały czas uparcie już, w ostatniej analizie też on był, trwa konsolidacja. Ja uważam, że po prostu to jest zbieranie tylko sił przez popyt i tutaj zobaczymy w końcu wybicie górą z tej konsoli. Ale jedna rzecz. Nie jest powiedziane, że jeszcze nie zobaczymy retestu dolnego ograniczenia tego kanału wzrostowego. Czyli według mnie możemy zaliczyć retest 51,20, no ten kanał idzie do góry, załóżmy, że mamy 52 zł. I dopiero jak dotkniemy 52 zł, takim cieniem, powiedzmy, o takie cienie jak tutaj, konsola przy dolnym ograniczeniu i jedziemy z powrotem na północ. Bo w tym momencie jesteśmy gdzieś w okolicy o tego miejsca, załóżmy przed poprzednim wybiciem. A więc jeszcze konsola, dotykamy cienia, 4-5 świec na dole tego kanału i znowu mocne odbicie. Tak jak tutaj, 4 świece na dole kanału i mocne odbicie. Dlatego uważam, że spadniemy jeszcze na 52 zł, 3, 4, może 5 świec tutaj i jedziemy wyżej na kolejne poziomy. Docelowo na Carlsonie spodziewam się, macie tu napisane, opór 85 zł, czyli górne ograniczenie tego kanału. Wybicie z kanału z dołem, z tego kanału, no będzie niestety bardzo negatywne. Ale póki co wskaźniki nisko, wszystko wskazuje na to, że może w tym tygodniu, może w następnym, ale już jesteśmy coraz bliżej do kolejnego wybicia górą na tej spółce. I jeszcze nam został NOBS, tego co pamiętam. NOBS. Możecie mi powiedzieć, jak to się wymawia, wymownie mi napisać, bo myślę, że wymawiam go dobrze, ale któż to wie, zapewne wy wiecie, także czekam na wasze info. Na trading view mam dosyć krótki wykres tej spółki. I teraz jak widzimy, cena pozostawała tutaj w bardzo długiej konsolidacji, się poruszała. Taki prostokąt tej konsolidacji, to można było wyrysować coś takiego. Było typowe zbieranie siły przez popyt. No i co? I 9 lutego, tak, 9 lutego mocny wystrzał na północ, 40% wzrostów. Kolejne wzrosty dołożone 10 lutego, cena dojechała aż do 39 zł. No i teraz uwaga, mamy duży wolumen na piątkowej sesji. Takie wybicia, generalnie kurs zawraca z reguły w 80, może inaczej, w 40% zawraca do 50% FIBO, w 30% jest to pogłębiane jeszcze do 61,8 FIBO, a w kolejnych 30 no już po prostu jest zanegowanie całkowicie tego wybicia. Tu jak widzimy, na piątkowej sesji mamy odbicie od 61,8% tego FIBO. Co tylko oznacza, że po prostu teraz powinniśmy wrócić do trendu wzrostowego. Ale uwaga, korpus tej świecy jest bardzo ważny z 10 lutego. Dopiero przebicie tego tutaj poziomu, czyli tak naprawdę poziomu maksimum z piątku na 33,24 będzie oznaczał, że wracamy do trendu wzrostowego w rzeczywistości. Dlatego tu jest bardzo istotne, żeby znowu nie nastąpiło zatrzymanie i ponowny spadek i zjazd aż do głównego ograniczenia konsoli na 21. Należy po prostu trzymać rękę na pulsie, ponieważ takie wybicia często bywają bardzo gubiące. Zamiast kolejnego wybicia może być realizacja zysków. A ten długi cień od góry również może zapowiadać kolejne spadki. Wskaźniki dalej bardzo wysoko. Przepraszam. Także tu możemy zobaczyć większy zjazd ponownie. Dlatego ostrzegam, że tu w grze może być jeszcze raz to wsparcie na 21,32, które zobaczcie właśnie w tym momencie jest EMA21, która bardzo ładnie zadziała tutaj jako właśnie wsparcie.
Został nam piąty punkt planu, omówienie spółek dnia Cognor i Olo PCF Group. A więc jedziemy na wykresy. Cognor. Tu już będzie króciutko, bo wszystko macie ładnie napisane. Cognor jako spółka dnia wskazywałem 31 filmu, stycznia w filmie przy kursie 4,30. Wówczas wskazałem TP na 5,90 zł, 5,95 taki cel, ale 5,90 delikatny zapas. No i stop loss podnosimy wraz z EMO 21. Tylko uwaga, jedna rzecz. Stop loss tutaj generalnie nie przesuwamy na równo z linią EMA, tylko ten grosz 2 poniżej, żeby po prostu nie narazić się na niepotrzebne wybicie. A teraz wszystko wskazuje na to, że cena była właśnie piątkowa sesja podażowa. Na szczęście nie na wielkim wolumenie. Wskazuje na to, że możemy widzieć retest tej EMA21, dlatego że również wskaźniki mamy bardzo wysoko i one również potrzebują teraz ochłodzenia. Docelowo po odbiciu z tego miejsca uważam, że kurs powinien dalej ruszyć na północ. YOLO. Jako spółkę dnia wskazałem ją tutaj 10 lutego przy cenie 2,30. Obecnie mamy 2,78, czyli kurs idzie na północ. TP to jest 50% tej ostatniej fali spadkowej, czyli poziom 4,62. Damy tutaj też sobie zabezpieczenie te 2 grosze, czyli TP na 4,60, jakby jednak tam kurs nie dotarł. Stop loss na 2,60, czyli ta linia. Oczywiście do tej linii może nastąpić cofnięcie i z powrotem, czyli też te 2 grosze dajemy sobie zabezpieczenia. Stop loss na 2,58. Czyli grając w ten sposób już jesteśmy zarobieni na tej spółce. Uważam, że w nadchodzącym tygodniu YOLO będzie cały czas rosło na północ, tym bardziej, że zobaczcie, mamy dopiero pojawiające się sygnały kupna. I tutaj podsumowanie wskaźników, dopiero mamy przecięcie linii, co oznacza, że tak naprawdę dopiero w tym tygodniu powinna się rozpocząć ta właściwa fala wzrostowa. No i PCF Group. 11 lutego cena kupno na otwarcie po 57,50, zresztą na koniec sesji znowu kurs wrócił w to miejsce. TP może niezbyt dalekie, bo główne ograniczenie kanału wzrostowego 64,85. Stop loss przesuwamy troszeczkę poniżej EMA 200. W tym momencie jest ona na 55,55. Przepraszam, czyli stop loss w okolicach 55,40. I będziemy go przesuwać wraz ze wzrostem kursu. Tak widzę właśnie to. Też tutaj mamy sygnały kupna na wskaźnikach, tylko to one tu są troszeczkę już wysoko. Może nastąpić ich teraz wychłodzenie, czyli konsolidacja w tych poziomach. Docelowo spodziewam się wzrostów właśnie we wskazane wyżej poziomy. No i na tym bym zakończył już to nagranie. Zapraszam Was jeszcze raz do grupy Premium, gdzie również spółki dnia będę Wam przedstawiał każdego dnia w grupie Premium codzienne analizy spółek zgłoszonych przez abonentów w sesji porannej i popołudniowej po zakończeniu sesji giełdowej. Dzisiaj sobota, jeszcze abonenci Premium będą mogli obejrzeć jeden film analizy sektorowe, nowy cykl taki, tylko w weekendy będę go robił w sobotę albo w niedzielę, różnie to będzie z tym bywało. Analizy sektorowe. Dzisiaj jako pierwszy sektor idzie Stal, czyli spółki Bowim, Drozapol, Stal Profil, Stal Produkt i inne. Gorąco Was zapraszam. Ten film dla publiczny, czyli dla wszystkich, stanie się dopiero również po zakończeniu sesji poniedziałkowej. Po prostu abonenci Premium, aby mogli skorzystać, wyciągnąć dla siebie jak najwięcej z tych analiz. Także gorąco Was zapraszam. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Do zobaczenia. Cześć.